Kochani, mamy tutaj na stole szynkę kulkę. Kulkę, myszkę, jakby ją zwał, tak zwał. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że w tej szynce są różne błonki. Zresztą widać to tutaj, prawda? Więc w naszej firmie nie stosujemy żadnych nastrzyków i zaraz to Państwo zobaczą, w jaki sposób docieramy do głębi produktu poprzez wzruszenie tego mięśnia, żeby ta nasza znikoma ilość peklo soli doszła do produktu. Za chwilę to Państwo zobaczą, jak to się odbywa u nas. I to dotyczy większości produktów, które mają właśnie przerosty błonowe. W zakładach wielkopowierzchniowych, gdzie produkcje są bardzo duże, niestety wykorzystywane są nastrzyki po to, żeby dotrzeć do wnętrza danego produktu. My tego nie stosujemy, praca jest tylko i wyłącznie ręczna. Do tego, jak Państwo widzą, jest posypana mieszanka ziołowa, niesamowicie aromatyczna, więc nie ma tutaj żadnych dodatków sztucznych, smakowych, wzmacniaczy smaku, stabilizatorów. Jest tylko i wyłącznie czysta, żywa natura. Kochani, bastion smaku z natury rzeczy.